Takiego. Co? 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 Coś chcesz, ja wiem, ale co? Co? Dramacik? Co chcesz? Co się przytulasz? Co jęczysz? Co? Tak od rana? Jakoza. Gdzie lecisz? Jaki jest pomysł koci na życie? Jaki pomysł koci na życie zaistniał? Słucham. Słucham. Nie będę tulać. Nie. 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 Tak od rana. Od rana. Co? Gdzie? Gdzie? Co? Podaj buzi ciocią. To ci pomysł na życie. Miał? Miał? Jęczydło? Jęczydło, kocie. Miał. Idziemy się ubrać, Dziunia. Szkoda, że nie mam dla ciebie jakiegoś tużurka. Tużurek koci byłby najlepszy. Teraz na sklepie jest dostępna analiza czakr z oczyszczaniem. W sumie bardzo niedrogo, bo to i analiza, i oczyszczanie, czyli działanie magiczne. No ale to wiecie, no czakry się zabrudzają. Czakry, energia. Częstawo, więc tak chciałam, żebyście mogli korzystać często z tego. 52 karty do analizy. Wahadła. No i wcale nie ma dużo tekstu, ale zawsze się z wami umawiam na oczyszczenie, także możecie korzystać. I Dorota walczy z jakimiś przykładkami, a ja się umalowałam, ubrałam, proszę, rudość, ruda istnieje. I jedziemy na ryneczek zobaczyć, co się dzieje. Zimno jest, bluzę trzeba ubrać, zaraz coś tam zapodam, może nawet jakieś skarpety założę. Po prostu, naprawdę. Te będą zimne nóżki. Cały czas są zimne nóżki. No, także lecimy. Taka bluzka niezbyt ciepła, ale bluza będzie ciepła. Założę szalik, będę udawała, że mam maseczkę. Nawet wezmę jako maseczkę. Zobaczymy, dobra, ale w każdym razie rudość. Tak wyszło oczywiście po piorunie, gdzie bądź, jak bądź, ale zawsze trochę ruda. Podoba mi się. Szybki rules. Oczywiście odrostom i tak nic nie pomoże. Tak będę się filmować bez odrostu. Lecę na miach. Mam takie buty z wyciętymi tymi i sobie postanowiłam założyć skarpetki takie. Zobaczymy. Nie jest to może najwygodniejsze ever, ale do butów będzie fajnie wyglądało. A my jesteśmy w łaseczku. Właśnie już wróciłyśmy ze zryneczku. Różowy. O, proszę bardzo, bo Dorota już przywdziała. Ja nie przywdziałam, ale tak, bluzki są kupione, bo to są bluzki po 10 zł, 15 i 20. I są normalnie takie jak w CIA po 69, także...
Ale ostatecznie łódzka strona jest stroną tego. No, zakrywać. Włókniarstwa, to chciałam powiedzieć, więc no, niech i tak będzie. Tam żadne H&M nam nie straszne. A my idziemy zobaczyć nowość ustawioną w kolorach herbu. Doniczki czerwone i żółte. Idziemy zobaczyć, sprawdzić, jak wyglądają. O, i proszę bardzo, najbliższy mnie skwerek upzdrzony, to znaczy, przepraszam cię bardzo, upstojony doniczka. Idziemy zrobić, jak to wygląda. Idziemy na zapiekankę, bo trzeba zjeść śniadanie. To są najlepsze zapiekanki w Łasku. I jeszcze nie ma ławeczek, żeby usiąść, ale przeżyjemy. Proszę bardzo. Czerwona, żółta. A fajnie to będzie wyglądało w rządku. Mi. O, proszę bardzo. Łaseczkowe doniczki w kolorach łaseczkowego herba. Akurat się rozjechały samochody. Ale placek też ładnie zrobili. Bardzo. Podoba mnie się to. Jesteśmy, kochani, przy kościele, przy budynku, przy domu księży. Ale zobaczcie, jaki mają piękny bez. Wielki. Wielki, ogromny. Rozkwitły. Naprawdę. Super. A tu, oprócz tej, o, tu mamy bez mniejszy. I kościół, i pogoda zaczęła dopisywać. Chociaż nie wiem, mało deszczu, tak, niech pada lalalala. Ale mamy słoneczko. Lipowa Aleja. Kto wie, ten wie. Nie? Mhm. Jeszcze wam się kojarzy, piszcie na dole. Lipowa Aleja. Są osoby, które doskonale. O, ta lipa chyba już troszkę nieżywa, czy to jest coś? To już ta, co miała paść. To już są stare lipy. Drzewiec. Mi, mi, mi. No, fajna jest. Ale zdjęcie to tu wyjdzie zacne. Zaraz sobie zrobię. Smuteczek mam. Tu był mój sklep 3x3 koło kościoła. Homsej. I proszę bardzo, puste. Nawet nie jest napisane co i jak. O, tu też się sprzątną. Ja pierniczę. Ta. Pandemia. Ja to nic, ale proszę o. Córko, puk, 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 spowiedź. Spowiedź. Siostro, gdzie żeś była, coś zrobiłaś? W Chińczyku byłam, kupiłam sobie kawałek sitka. Zgrzeszyłaś z cudzoziemcem? Ani razu, naprawdę. Chińczyk to kto? A Chińczyk! Wydało się kłamstwo. 10 razy naokoło rynku musisz przejść o północy. Jutro już byście mnie znaleźli mi martwą. 10 razy w górę. Ale jesteśmy na rynku w każdym razie. Fontanny nie włączone. Idziemy zaraz na loty, coś mi do oka wpadło jeszcze. My jesteśmy regionalne, tak? Jak Kaszuby Tyłowicz. Tak. Hejka. Po podróżach. Trochę nas. O, teraz to już co? Aha. Wszystko roztłukam, dobra. Trochę nas złapał deszcz, ale chciałam wam holsiaty pokazać, bo żyjemy zdrowo. Fit, wege i chodakowska. Słuchajcie, przede wszystkim w pierwszej siacie, no już w zasadzie dużo nie trzeba omawiać. Warka Radler 0%, które sobie zaraz wypiję, bo tak. Tutaj mam ten supek z Chińczyka. No i oczywiście lody, polecam. Marletto ciasteczkowe, pychota. Polecam sorbet mango. Bardzo mocno. Natomiast nie wiem, czy polecam sorbet truskawkowy, bo jeszcze nie jadłam. Arbus na soki kupiłam, bo były dobre, prawda? Arbus pomarańczą jest. Wiesz co, tutaj wszystko potem nagram jeszcze. Nie, nie chcę wszystkiego, arbus tu postawić, żeby się odmoknął. No, bo na złoto. No. I lody i wina, zobaczycie po prostu. Lody i wina. O. To jest nasza dieta. Pudełkowa. Jakby nie było. Piwo już było, adwokat. Słuchajcie, lecz to nie wszystko, ponieważ jeszcze będzie grzaniec. Długi weekend. Grzaniec. Miodowy najlepszy jest. Uwielbiam. Będę zakrywać wino. To są ciuchy, to wam potem pokażę. Cydr i drugie piwo.
i pomarańcze. Co Kasia ma mówi zawsze. A, Pamelo. No i jeszcze są soki, ale to już... To już my się jednak pić nie wzią. Aha. I tu jest siatka, jakieś... i tu jest siatka. O Jezus, jeszcze siatki są. Fitwege Chodakowska, jajcy. Zaraz to będzie wszystko w lodówce. To się mleczko, bo goście dzisiaj będę miała. Żelki dla Doroty, nie wiem, czy będzie lubić. Chyba byłam grzeczna. Takie, proszę bardzo. I Rycerki dla Doroty. Ja sobie wzięłam takie szybkie zupki Colineo, gorącą chwilę. Barszczyk i jakieś wietnamskie z imbirem. Zaraz powsadzam. Sajgonki na karty. Sajgonki, jedne warzywne, drugie z czymś tam. Ja wziąłam grzybki, bo lubię, uwielbiam. Raz do lodówki. Chleb i kropelka. I jeszcze druga siata, żeby nie było za mało. Czekajcie. Tak, mamy pomidorki cherry, bo są przepyszne, chociaż kosztują 7 zł. To jest po prostu skandal. Mleko wypasione. Mleko wypasione, jakieś przyprawy. Jest jakaś mieszanka ostrych, ognista mieszanka przypraw. Ja lubię na ostro. I jeszcze papryka ostra. I jeszcze sos tatarski. Pokusuj się. Proszę bardzo. Hashtag winiary. I 3 picia takie, o, z butelki są zacne. Takie właśnie zakupy, Fitwege Chodakowska. Już tam do lodówki? Chciałam wam pokazać, jak co rano kot siedzi przed szafką i robi meditation. Otwórz się, otwórz, daj mi jeść. Tak? Kotek? O. Ale twoja puszka jest... Opatrz, no. Znaczy, kotek, ale ja nic nie chcę ci mówić, ale twoje jedzenie jest w lodówce w puszce. Grzybki i sojgonki, ale wiesz co, wyciągnę na wierzch chyba te. Butelnie. No to weź na wierzch to sobie tam w locie kiedyś tam. O, są tam jakieś ogórki jeszcze. No. O, widzisz. To tam jeszcze są, czy woda już? Woda chyba. Chyba mi się, a nie, czy jeden chyba. Jeden jest. No, ja zaraz wyleję. Wiesz co, no to tam, o właśnie tego. O to daj, bo szkoda miejsca wtedy w lodówce. No, dobra. Pomidory. Lecą. Jajcy. Też lecą. Jajcy to nie mamy. A, nie będę się w to bawić. Czekolady, nie wiem, czy mam. No i don't know. Gdy wiesz, na tą półkę, to ja nie sięgam. Tu bokiem zrób, połóż gdzieś na sery albo za hamburgerem. Gdziekolwiek się zmieści. Co jeszcze? To już jest bezlodówkowe. Dobra. A tam na dole w siatce? No nie, też nie wiem. Aha, okej. Okay. No to wsią. Zabawa z kocimiętką. Kocimiętka. No i dawno jej nie widziała, że się tak bawiła. Ja to znalazłam w piwnicy. Uh-huh. Tam jest pudełko. I trochę. Uh-huh. Tam było takie pudełeczko, żeby wsypać. Mam nadzieję, że ona tego nie otworzy. Nie wiem, ale na pewno mnie pogryzie, jak będę chciała jej zabrać.
Ćpunek. 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 Oddawaj. Oddawaj krokodyla. Oddawaj. 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 Mm-hmm.